Takich tablic jak ta w województwie lubuskim są tysiące. Przez 18 lat naszej obecności w Unii Europejskiej udało się zrealizować ponad 7 tysięcy projektów. Większość z nich to decyzje marszałka województwa lubuskiego, a w zasadzie marszałkini, jedynej kobiecie na takim stanowisku w Polsce. To jest specjalne wydanie programu W Drodze, Fundusze Europejskie dla Lubuskiego, a ja nazywam się Radosław Sujak. Serdecznie zapraszam. No i mamy kolejnego gościa w programie W Drodze. Ostatni, szanowni państwo, odcinek Fundusze Europejskie dla województwa lubuskiego, ale dzisiaj ze mną niesamowity gość, gościni w zasadzie, feminatywy, żeby się bardzo. Jestem za. Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak. Bardzo mi miło, pani marszałek, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj troszeczkę sobie porozmawiamy o różnych rzeczach, ale startujemy z lubuskiego Centrum Ortopedii ze Świebodzina. No budujemy, i też... budujemy tu właśnie, no właśnie oglądałam pawilon rehabilitacyjny. Nie byłam na budowie, bo jest tam ogrodzona i zbyt mało miałam czasu, ale udało się spojrzeć przez okno. Jest, o właśnie widzimy. Jest wielki, tak, już żuraw stoi, tak, oczywiście. Jest wielki dźwig. To będzie nowy pawilon rehabilitacyjny z ogrodem na dachu. No właśnie, to jest niesamowite. W ogóle chyba takich inwestycji, które gdzieś tam są zielone. Zresztą jak to pani marszałek mówi, ja już sobie zawsze zapamiętałem, bo to na każdym spotkaniu. Zielona kraina nowoczesnych technologii, prawda? Tak. To nie jest już bajka. Aha. Zarzucano mi, że marszałek odleciała, opowiada jakieś bajki o zielonej krainie. To było 10 lat temu dokładnie, jak przyjęliśmy właśnie taką misję w strategii rozwoju województwa. A dzisiaj cała Europa na sztandarach niesie zielony ład i chyba nikt nie ma wątpliwości, że to był bardzo dobry kierunek, który przyjęliśmy. No właśnie, i teraz chciałbym zapytać, bo fundusze europejskie, które mieliśmy szansę wydatkować w tej perspektywie już mijającej 2014-2020, one również... Jeszcze rok, tak? Mhm. Jeszcze rok i ten rok, z tego co wiem, jest wszystkim bardzo potrzebny, bo jeszcze kończą niektóre zadania. Tak, no przecież była pandemia, 2 lata zatrzymała wiele inwestycji. Poza tym jesteśmy w stanie bardzo złej sytuacji makroekonomicznej. Wielka inflacja, kryzys energetyczny. No tak. I właśnie moje pytanie jest następujące. Sporo tych projektów było realizowanych. Na co głównie lubuscy samorządowcy, ale też firmy wydatkowały środki, jeżeli chodzi o takie właśnie zielone projekty? To były termomodernizacje? Jak to wyglądało? Wystarczy popatrzeć na szpital kliniczny w Zielonej Górze. Szpital w Torzymiu. Mówię o naszych jednostkach, które nadzoruje, prowadzi samorząd województwa. Udało nam się wykonać termomodernizację w szpitalu klinicznym praktycznie wszystkich budynków. Szpital zmienił się nie do poznania. Świetnie, bo wybudowaliśmy nowy szpital, Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Też jest to budynek już budowany w nowoczesnych standardach. Technologiach, energooszczędnych. Budynek, który kosztował 150 milionów, a szpital, cały szpital wygląda jak nowy. Dzięki właśnie tej termomodernizacji ponad 60 milionów w ramach również regionalnego programu operacyjnego i wkład własny zapewnia zawsze samorząd województwa, ale to nie wszystkie. Inwestycje, które realizujemy w szpitalu, również w trakcie budowy jest oddział intensywnej terapii i bardzo duży projekt, też bardzo zielony projekt, bo szpital pomimo tych inwestycji na zewnątrz wygląda jak jeden wielki plac budowy, dlatego pomyśleliśmy o tym, żeby wykonać wewnątrz parkingi, architekturę. Czyli to jest ten projekt nowego układu, nowy układ komunikacyjny, prawda, który jest. No i właśnie do tego też chciałbym nawiązać, bo tu też jest w sumie nowy budżet, jakby nie patrzeć, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na nowy 2023 rok, ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, to powiem w ten sposób. Faktycznie tych projektów termomodernizacyjnych w dobie dzisiejszego kryzysu energetycznego jest bardzo dużo i przede wszystkim
jest to chyba jakiś taki kierunek. Czy tym się Państwo kierowaliście, chcąc realizować ten wzorcowy budynek pasywny? Bo jesteśmy w takim momencie, że kilka dni temu było podpisanie umowy, prawda? Podpisaliśmy tą umowę, to były bardzo długie przygotowania, liczenia. PFU wykonał nam Park Naukowo-Technologiczny Energii Odnawialnej z Sulechowa. Także mamy tu fachowców w naszym regionie, a wcześniej nie tylko szpital w Zielonej Górze, mówiłam też o Torzymiu, w Ciborzu również robiliśmy termomodernizację w naszym Szpitalu Zdrowia Psychicznego, ale też wykonaliśmy taką termomodernizację w Urzędzie Marszałkowskim, więc nasza siedziba jest po tym liftingu. My tak jakbyśmy się szykowali na tą wojnę. Mamy też farmę fotowoltaiczną, a taka pierwsza farma fotowoltaiczna powstała w szpitalu w Gorzowie Wielkopolskim. Więc mamy spore doświadczenie i teraz ten budynek, na kanwie to tego, nie rozumiem, ten pałac, to nie pałac. Chciałem do tego nawiązać, ale pani marszałek zwykle mnie ubiegła. To nie pałac, znaczy nie zamek, nie willa. Powiem szczerze, zobaczyłem pierwsze wizualizacje, no taki biurowiec po prostu. Oczywiście, no to jest bardzo prosty budynek, nowoczesny, w takim można powiedzieć norweskim stylu. Ja dokładnie taki oglądałam w naszym regionie partnerskim w Le Lot, Francji. To jest beton, aluminium, szkło, bardzo oszczędnie. Mam nadzieję, że już tylko tak będziemy budować. Mam tu na myśli budownictwo energooszczędne, pasywne, biorąc pod uwagę kryzys energetyczny. To jest budynek, który będzie przeznaczony na siedzibę departamentów funduszowych. To się nam zwyczajnie opłaca, ponieważ my w tej chwili wynajmujemy siedzibę dla departamentów funduszowych, płacimy prywatnemu właścicielowi, będziemy płacić województwu lubuskiemu. Ten budynek powstanie szybko i to nie jest gdzieś daleko, bo czytałam komentarze w mediach społecznościowych, że nie zaoszczędzimy, bo przecież będą urzędnicy jeździć samochodami, truć środowisko. Przecież to jest w Zielonej Górze. Nowy Kisielin został włączony do Zielonej Góry. Dojazd jest 10-minutowy, więc o czym my tu mówimy? No, tym bardziej, że jakby nie patrzeć do obecnej siedziby, też trzeba przecież dojechać, a niektórzy urzędnicy mieszkają gdzieś czasami na obrzeżach miasta, no więc to sposób kalkulacji jest zupełnie inny, ale mnie przekonało zupełnie coś innego, bo miałem okazję być na konferencji prasowej i słuchałem, jak z firmy NCC wykonawca, prezes wspominał jedną kwestię, że technologie zastosowane, które będą w tym budynku, mogą powodować nawet do 20 zł miesięcznie oszczędności na metrze kwadratowym. Ja sobie to szybko policzyłem. Jeżeli mamy 12 miesięcy, to jest 240 zł na metrze rocznie, razy 3000 metrów, to są potężne pieniądze. Tak, prawdopodobnie 10-krotnie wydamy mniej na utrzymanie. Będziemy zmierzać do tego, żeby był budynek samowystarczalny, ponieważ no, takie technologie tam będą zastosowane pod tym względem, ale no, to jest przede wszystkim ograniczenie emisji dwutlenku węgla, czyli dbamy nie tylko o kasę w urzędzie, bo budynek energooszczędny, oszczędzamy energię, oszczędzamy pieniądze mieszkańców regionu i dbamy o czyste powietrze, dbamy o klimat, bo zielona kraina to przecież jest nasza misja, ale też taką wybraliśmy inteligentną specjalizację, ale ja bym tu chciała też, nie chcę przejąć roli absolutnie. Nie, no absolutnie. Ja nie będę odbierała prowadzenia. Nie ukrywał, że... I tak się przyznam, że się boję, bo jedziemy z trójką. Ale to jest w ogóle zupełnie sytuacja trochę ciekawa. Nie jest pani marszałek pierwsza. Całkowicie zmienia się perspektywa. Kiedy rozmawia się w studiu telewizyjnym, prawda, to można skupić się na tym, co się mówi i tak dalej. A w momencie, kiedy jedzie się samochodem, moi znajomi i osoby, które to już były, wspominały, tu jest zupełnie inaczej, tu patrzysz na drogę, jeszcze musisz mówić, zastanawiać się, czy jest w porządku. Jedziemy bezpiecznie, no właśnie, dozwoloną prędkością, absolutnie, bez dwóch zdań. Jedziemy S3, wyjeżdżamy właśnie ze Świebodzina, no i musimy tu koniecznie powiedzieć o tym, że właśnie jest moda na lubuskie, jest boom przedsiębiorców,
którzy tu właśnie, gdzie zbudowaliśmy dostępność transportową, teleinformatyczną, tu się krzyżuje nasza S3 z autostradą A2 i tu najwięksi inwestorzy ulokowali swoje firmy. Byliśmy przed chwilą na spotkaniu z przedsiębiorcami, była pani dyrektor Amazona. Amazona, tak. Która też dziękowała, tak, za te warunki, jakie zostały tutaj stworzone, a jeszcze mamy dla inwestorów sporo uzbrojonych terenów, jakieś 2000 hektarów uzbrojonych terenów. To właśnie fundusze europejskie przyczyniły się do tego, że Lubuskie ma ten potencjał i jesteśmy bardzo atrakcyjni dla inwestorów. Na Park Technologii Kosmicznych to chyba to też jest dla przedsiębiorców, prawda? Dokładnie tak. To w Nowym Kisielinie właśnie nie jest przypadkowa budowa siedziby dla departamentów funduszowych, bo tam się dzieje. W sąsiedztwie, dzieje. Prawda? To jest w sąsiedztwie Parku Naukowo-Technologicznego Technologii Kosmicznych, gdzie powstanie Laboratorium Sztucznej Inteligencji i Cyberprzestrzeni, gdzie będziemy również mogli wymieniać się doświadczeniami, kształcić studentów. My już zdobywamy partnerów, to nie tylko Uniwersytet Zielonogórski, ale również AGH, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Gdański. No i na świecie niedawno takich właśnie partnerów poznaliśmy na kongresie astronautycznym, gdzie we Francji, było tak? 3000 uczestników w Francji. Rozmawiałam z zarządem Europejskiej Agencji Kosmicznej i widzimy już konkretne projekty dla Parku Technologii Kosmicznych, na przykład utworzenie tutaj Centrum Zarządzania Kryzysowego. Klęska na Odrze odbiła się bardzo szerokim echem, no niechlubnym, tak, na świecie. I Agencja Kosmiczna doskonale o tym wie i nam podpowiada, że możemy wykorzystać obraz satelitarny do monitorowania Odry. Nie tylko Odry, tak? W ogóle takie centrum zarządzania kryzysowego to jest bardzo dobry pomysł. Znaczy w ogóle bardzo często jak spotykam się z różnymi opiniami, to osoby, co niektóre no tak nad wyrost, technologie kosmiczne i tak dalej, ale szanowni Państwo, tu nie o to chodzi, aby z Zielonej Góry były wystrzeliwane rakiety. Bardziej chodzi kto o to. Wie? Chociaż kto wie, chociaż pamiętam, że taki projekt kiedyś był chyba, że były rozmowy z firmą Virgin podejmowane. Tak. Jeżeli chodzi o lotnisko w Bamiaście, ale o tym nie mówimy na razie dzisiaj. Skupmy się na technologiach kosmicznych, które notabene też finansowane to jest z funduszy europejskich. To jest projekt, który jest współfinansowany z funduszy europejskich. W partnerstwie, liderem jest samorząd województwa. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Zielonogórskim, firmą Hertz, która została wyłoniona w przetargu, która już od wielu lat zajmuje się technologiami kosmicznymi, ale nie byłoby tego projektu i żadnej szansy na realizację takich kosmicznych marzeń, gdyby nie Centrum Badań Kosmicznych. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Tutaj ma swój oddział w Nowym Kisielinie, w centrum, w jednym z parków. Już od kilku lat jest naszym partnerem i odpowiada merytorycznie za całe to przedsięwzięcie, bo umówmy się, my urzędnicy nie musimy się znać na kosmosie, ale jak sam Radek zauważyłeś, trzeba odczarować te pojęcia, bo technologie NASA dawno poszły do cywila. Oczywiście. Ja wielokrotnie to powtarzam. My używamy tego na co dzień w domu. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele urządzeń, które nawigacja mamy w kuchni, to są, że tak powiem, technologie kosmiczne. I my tak naprawdę powinniśmy patrzeć na to zupełnie inaczej. Ten park nie jest realizowany po to, żeby on tworzył rzeczy potrzebne nam tu i teraz, również, ale przede wszystkim, żeby patrzeć z wizją na 5, 10, 15 lat do przodu. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli mamy takich partnerów, to warto tego typu rzeczy realizować. I jeżeli jeszcze możemy zrobić to z funduszy europejskich, no to dlaczego z tego nie skorzystać? Podobnie jak w sytuacji z tym budynkiem pasywnym. Trochę wchodzę w taką polemikę gazetowo, informacyjno-portalową, tak? Ale umówmy się przecież. Chodzi o portal prezydenta Janusza Kubickiego. Mogliśmy jeszcze do niego nie dochodzić, ale dobrze, bo o to też chciałem zapytać. Natomiast chodzi mi o coś innego. O to, że budynek pasywny dla pracowników, ja widzę same korzyści na chwilę obecną. Skoro dofinansowujemy to z Unii Europejskiej, mamy oczywiście nasz wkład własny. Ja wiem, że to kosztuje około 50 milionów złotych. Szczerze, chyba wolę
abyśmy pozyskiwali sprawnie środki europejskie na inne zadania i mieli komfortowe miejsce pracy, niż Hurghadę pod Ochlą, ale to już moje prywatne zdanie. Ale my musimy zrealizować tą inwestycję, po prostu lepiej dla województwa jest właścicielem obiektu na wiele lat. Przypomnę słowa firmy, która zajmie się budową tego obiektu, która ma doświadczenia w tym zakresie i wyraźnie podkreśliła, że Lubuskie dzięki temu jest w awangardzie tego, co czeka wszystkich w przyszłości. Nie będzie innego budownictwa, a ktoś musi zacząć. Oczywiście nie jest łatwo iść na pierwszej linii frontu, o czym się wielokrotnie przekonałam, chociażby starając się o pozwolenie na budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Przeciwników jest zwykle dużo. Wiem też, jestem przekonana, że będziemy mieli też same korzyści z Parku Technologii Kosmicznych. No, przykładem jest chociażby to Centrum Energetyki Sulechowa, gdzie też pamiętam, rozmawialiśmy niedawno z prezesem. Z prezesem Grechem, Było wielu przeciwników budowy takiej instytucji naukowo-badawczej, która musi rozliczyć też pomoc publiczną, musi projekt rozliczyć, osiągnąć wskaźniki, a w tej chwili tam jest biznes. Firmy z całej Polski współpracują z tym parkiem, otrzymują tam doświadczenie konkretne, praktyczne. Firmy robią tam badania również, które są im niezbędne do wdrażania projektów innowacyjnych. My wybraliśmy obszary inteligentnych specjalizacji. To jest właśnie u nas w regionie zdrowie i jakość życia, ale również zielona gospodarka, tak? I dlatego takie inwestycje mają priorytet. Zielone światło w zielonym regionie. Dajemy inwestycjom w tym zakresie, w tym obszarze. A nowa perspektywa, 915 miliardów euro, przepraszam, milionów euro, ponad 4 miliardy złotych, no to przede wszystkim są pieniądze na takie przedsięwzięcia. Zielona gospodarka, cyfryzacja, największy procent, prawie 60% będzie przeznaczona na realizację inwestycji w tym obszarze. No dobrze, ale pani marszałek, ja teraz troszkę zmienię temat. Zmienię temat, ponieważ musimy, troszkę odejdziemy troszkę od tych kwestii unijnych. Bardzo dużo zadań i projektów realizuje pani marszałek, jeżeli chodzi o kwestie praw kobiet, o kwestie równości. Ja tak chciałem zapytać, tak trochę, jesteśmy z państwem tutaj, więc powiem, że prywatnie. Jak to jest być marszałkiem, kobietą, jedyną w Polsce na stanowisku marszałka? Czyli marszałkini? Marszałkinią, tak. Wśród osób, wśród mężczyzn tak naprawdę, którzy są dookoła na wysokich również stanowiskach, no bo też umówmy się, spójrzmy sobie na zarząd województwa, spójrzmy sobie na prezydium sejmiku, sami mężczyźni. No i jedna kobieta musi sobie z tym wszystkim poradzić. Trudno jest być samorządowczynią? Trudno. Trudno zajmować tak wyeksponowane stanowisko i być może takie są statystyki dlatego, tak? Na 16 regionów w historii województw w Polsce to się nie zmieniło. Wciąż jestem tą jedyną. 14 lat w zarządzie województwa, 12 na stanowisku marszałka. Myślę, że bardzo pomaga mi doświadczenie w tym zakresie samorządowe, ponieważ jestem w samorządzie od początku, cały czas i trudno jest mnie czymś zaskoczyć. I to też doświadczenie sprawia, że potrafię być przewidywalna i wiem, na czym polega tak naprawdę samorząd. My musimy przede wszystkim słuchać mieszkańców, my samorządowcy. Musimy mocno stawiać na konsultacje, na dobrą komunikację z ludźmi. Marszałek, marszałkini, kto by to nie był, nie jest to najmądrzejsza osoba na wsi. Ale, mówiąc w skrócie. Ale chciałbym... A kobiecie jest... To takie było pytanie. Czy kobiecie jest trudniej? Jest kobiecie trudniej, musi ciągle coś udowadniać, pomimo tego doświadczenia. No, przykład na naszym podwórku lubuskim, gdy prezydent Zielonej Góry, do którego wcześniej nawiązałam nie bez powodu, od pewnego czasu, znaczy ja chciałem to dokładnie powiedzieć. To od billboardu. Ja chciałem to powiedzieć, bo mam takie pewne wrażenie,
nie wiem, czy narażę się tutaj na jakąś być może zarzuty, że próbuję stawiać komuś, że tak powiem, tego typu zdania i tezy, ale ja mam czasami wrażenie, że to są jakieś elementy mobbingu w stosunku do... już nawet nie mówię o kobietę, ale marszałek województwa, tak? Marszałkini województwa, gdzie codziennie prawie, że albo z różnych mediów, albo na swoim prywatnym profilu oskarżamy już o wszystko. No, szczytem kuriozum jest sytuacja, w której oskarżamy marszałek województwa o to, że trzeba podnieść w mieście podatek od nieruchomości. Oskarżamy marszałek województwa, to chyba przedwczoraj wpis, o tym, że nie będzie schroniska dla zwierząt, bo marszałek podjęła taką, a nie inną decyzję. Znaczy, ja zaczynam się zastanawiać, gdzie jest granica. Znaczy, mam wrażenie, że jeżeli jeden czy drugi polityk, no już będę bardzo brutalny, jak się jeden czy drugi polityk upije i zrobi coś po pijaku, to rozumiem, że wina też jest marszałek, tak? Słusznie pan zauważył, tak, że spełnia to zachowanie prezydenta, spełnia definicję mobbingu dokładnie, ponieważ jest to długotrwałe, uporczywe nękanie, ale ja nie mam czasu zajmować się panem prezydentem Januszem Kubickim. Być może go to bardzo boli, chce zwrócić na siebie uwagę, a nie ma czym. Więc zwraca uwagę tą agresją i tyle. Na tym bym, tu bym postawiła kropkę. Moi pracownicy archiwizują te wpisy. Przyjdzie, myślę, na to czas, tak, żeby rozliczyć pana prezydenta, który ucieka od odpowiedzialności za swoje decyzje. Niech się zajmie rządzeniem miasta. Szczerze mu to życzę. I myślę, że święty Mikołaj, który niedługo zawita w regionie, przyniesie mu z tej okazji rózgę. Rózgę. Ale to wróćmy, ja jeszcze będę drążył ten temat, mimo wszystko. Ale to już trochę z innego tematu. A proszę, mijamy farmy fotowoltaiczne, tak. Czyli zielone lubuskie, cały czas. Natomiast chciałbym dopytać o jedną bardzo istotną kwestię, mianowicie, no jak długo można? Znaczy, bo rozumiem, że mówi pani marszałek, że nie przejmuje się różnego typu kwestiami, nie poświęca na to jakoś czasu, bo no jest faktycznie dużo pracy, ale ja mam takie czasami wrażenie, bo zdaję sobie sprawę, to zauważyła moja przyjaciółka, która czytając któryś z artykułów powiedziała, mówię ci Radek, przepraszam, najmocniej to takie trochę prywatne, mówię ci Radek, ona przeżywa bardzo często to w domu. Rozpamiętuje i to nie jest w porządku, że tak się dzieje. I moje pytanie bardzo takie osobiste. Zdarza się różnego typu problemy, potem jeszcze analizować, rozpamiętywać, no bo to jest takie ludzkie. Ja jestem zadaniowa. To jest takie ludzkie, to jest takie naturalne. Nie wolno. Bo o to chodzi oprawcy, że tak powiem. Mobberowi, tak? Tak. Stalkerowi, o to właśnie chodzi. Nie wolno tego rozpamiętywać, absolutnie. To jest też rada dla wszystkich. Wielu samorządowców było atakowanych. Ola Dulkiewicz, tak? Prezydent Wrocławia Sutryk w tej chwili. No dla Pawła Adamowicza skończyło się to tragicznie. Dla Pawła, tak, Adamowicza. Trzeba oczywiście z tym walczyć, trzeba stawiać granice. Nie wolno tego rozpamiętywać, trzeba wykonywać swoje zadania. Ale podobna sytuacja miała niedawno miejsce, gdy radny wojewódzki, pan Marek Surmacz, zarzucił mi zamach stanu. No więc już nie zostawiłam tej sprawy, złożyłam pozew do sądu, tak? Bo są pewne granice. Złożyłam również wniosek do przewodniczących szefów klubów w sejmiku i przewodniczącego sejmiku w sprawie powołania komisji do spraw etyki i opracowania karty etyki, takiego kodeksu etycznego, żeby
nie pozwalać, tak, na takie standardy w debacie publicznej. Pani marszałek, pan radny Surmacz, jak już kiedyś sam powiedział, on jest w dyspozycji kadrowej Prawa i Sprawiedliwości, więc no być może teraz aspiruje do miana, nie no, Ministerstwa Sprawiedliwości, bardziej bliżej ministra Ziobry, no skoro stawia takie tezy. Ja nie wiem, no może się nadaje, on jest w dyspozycji kadrowej. Myślę, że się nadaje, tak, no słuszna uwaga, nadaje się, wpisuje się w to, w te wartości Prawa i Sprawiedliwości. Jednak jestem przekonana, że dobro ze złem zwycięży i my powinniśmy po imieniu nazywać, jakie są granice i jakie są prawdziwe wartości. Ja walczę o praworządność, o wolne media, o wolne sądy. Nie poprzestanę w tej walce, ale przede wszystkim jestem człowiekiem samorządu, samorządu terytorialnego. Bardzo mocno identyfikuję się ze społeczeństwem też naszego regionu. Ludzie nie akceptują takich zachowań. Często spotykam się z mieszkańcami. Dziwią się, jak to wytrzymuję, ale to naprawdę to moje wieloletnie doświadczenie mi bardzo pomaga i też wsparcie mieszkańców naszego regionu. Przypomnę rankingi. Rafał Trzaskowski, ponad 70% poparcia w regionie w Zielonej Górze. Tak. W regionie lubuskim troszeczkę mniej, tak? Platforma Obywatelska ma historycznie największe poparcie, tylko lubuskie chyba i pomorskie ma tak wysokie. Ciemny naród nie kupi takiej narracji. Mieszkańcy regionu lubuskiego, ja mocno wierzę, także doskonale wiedzą, co się dzieje. Nie wolno rozpamiętywać, to pani główna odpowiedź na moje pytanie i ja chciałbym zakończyć już ten temat ostatnim takim pytaniem, bo być może oglądają nas również bardzo młode osoby. Ja chciałbym dopytać, sama pani marszałek mówiła, mało jest kobiet w przestrzeni publicznej, jeżeli chodzi o wysokie stanowiska. Powiedzmy, że mamy dzisiaj 18-19-letnią dziewczynę, która zaczyna studia, będzie pisać w tym roku może maturę, no i myśli w głowie, ma podejście, jest w samorządzie szkolnym swoim, udziela się, realizuje w różnych organizacjach. To już jest skazana na tak, na i moje pytanie, czy ma pani, dla niej taką radę, co trzeba zrobić, aby osiągnąć szczyt, aby za kilkanaście lat, żeby na przykład została marszałkinią województwa, może jeszcze wyżej, posłanką, senatorką, premierem. Po prostu wziąć sprawy w swoje ręce i przede wszystkim robić swoje, ale nie kalkulować, bo nie chodzi o to, żeby być marszałkiem, tak, czy pełnić ważne funkcje w życiu publicznym dla funkcji. Przede wszystkim wygrywają te osoby, które mają coś do zaoferowania dla ludzi, kochają ludzi i są zaangażowane społecznie. I to się samo zrobi, bo społeczeństwo akceptuje taką osobę, która... Ja prowadziłam taką działalność w klubach sportowych. Przede wszystkim nigdy nie chciałam być politykiem. Założyłam Stowarzyszenie Przyjaciół Małomic, 4 kluby sportowe. 20 lat byłam w zarządzie klubu piłkarskiego Polska Gola. No właśnie, mamy mistrzostwa, więc może... Francuzów w niedzielę. Miejmy nadzieję. Tak. Tutaj w Zielonej Górze też miałam krótki epizod z Lechią, Zielona Góra. Musiałam zrezygnować niestety z tej funkcji, gdy trafiłam do zarządu województwa, bo nie wolno łączyć. Ale młode dziewczyny są potrzebne. Nie wygrywa się nigdy w tej misji publicznej, politycznej w pojedynkę. Musi być drużyna i gra zespołowa, czyli znowu piłka nożna. No i to jest najlepsza chyba rada, ale trzecia część tego naszego wywiadu już będzie dotyczyć stricte przyszłości, trochę tej najbliższej. Pani marszałek, przejrzałem budżet województwa lubuskiego na 2023 rok. Strach się bać. Strach się bać. Ja powiem szczerze, że nie wiedziałem, że ten transport, te przewozy, to wszystko tyle kosztuje. Tak, na same przewozy 120 milionów złotych na to, aby była ta dostępność komunikacyjna, aby można było, były uruchomione
no, pociągi, tak, z jednej miejscowości do drugiej, nie będę ukrywał, że trochę na tym korzystam, gdyż ja, jako mieszkaniec Krosna Odrzańskiego, cieszę się niezwykle, że jest dofinansowanie tej linii Gubin-Krosno-Zielona Góra, czyli dostępu do granicy niemieckiej, bo przez 20 lat nie było absolutnie... No właśnie, tak, i właśnie chcemy to utrzymać, tak, mało tego utrzymać, chcemy przeciwdziałać też wykluczeniu transportowemu. Boli to bardzo nas, mieszkańców regionu, że musimy tyle dopłacać do przewozów regionalnych, zwłaszcza że dotacja na z funduszu kolejowego cały czas od dekady jest taka sama. 6 milionów 800 dostajemy ze strony, po stronie przychodów na realizację tego zadania, a na same przewozy regionalne wydajemy w przyszłym roku 110 milionów, w tym roku to było 77, czyli wzrost o 150 milionów i to są skutki tej wielkiej inflacji. Bieżące koszty wzrosły generalnie na każdym paragrafie, wszędzie o 150%, a w niektórych zadaniach, tam gdzie są realizowane inwestycje, nawet o 200%. 200% wzrosła obsługa długu w tym roku, ale to nie tylko dopłacamy do przewozów regionalnych, również to samorząd wojewódzki płaci za naprawy, remonty, modernizację taboru kolejowego. Wolałabym kupować nowy tabor kolejowy, ale my też musimy go naprawiać, to jest zadanie własne samorządu. No i wspierać, tak, samorządu, jak patrzeć linie kolejowe, województwa, prawda? Żeby zrealizować cały pakiet inwestycji, zwłaszcza na drogach, jest bardzo dużo jeszcze do zrobienia. Mamy 1500 km naszych dróg wojewódzkich. Też tu zwiększamy budżet o 150% i w przyszłorocznym budżecie nie będzie funduszy europejskich. Nasz regionalny program 915 milionów euro będzie w styczniu przyjęty, ale kiedy do nas przyjdzie pierwsza transza? Trudno powiedzieć. Znaczy, obawiam się, że nie, bo jest taka sama warunkowość co do wdrażania Funduszu Spójności, jak do Krajowego Planu Odbudowy, którego wciąż w Polsce nie mamy, a i tak będziemy spłacać ten kredyt, który Unia Europejska zaciągnęła na Europejski Program Odbudowy. I dlatego samorząd będzie wykładał własne środki finansowe. Mamy wciąż dużą zdolność kredytową. W tym roku mieliśmy zadłużenie na poziomie 36%. W przyszłym roku będzie to 41%, bo chcemy zaciągnąć kredyt w wysokości 200 milionów, żeby sprostać tym zadaniom bieżącym. Dokładamy do kosztów bieżących, zwłaszcza wynagrodzeń. No tak, no bo jak mnie patrzysz, też każdy mówi, że przecież żeby pokonać inflację, to potrzebne są inwestycje, potrzebne jest, że tak powiem, działanie. I moje pytanie jest jeszcze takie, bo przewozy regionalne to swoją drogą, ale no takie oczko w głowie, na pewno pani marszałek, bo to już wszyscy wiedzą w regionie, że tak jest, zdrowie. Cały czas duże środki finansowe, widziałem, są zapisane środki na onkologię, na remont, kończymy SOR, jest tak, przecież wybudowany Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Ta przebudowa, o której mówiliśmy, tych ciągów komunikacyjnych w centrum, ale też oczywiście są inne. No tutaj w Świebodzinie buduje się rehabilitacja. Ale się nam pan redaktor dobrze przygotował. Ja jestem przygotowany, pani marszałek, bo ja żyję tym, co się dzieje w regionie. I sporo tych rzeczy zrealizowanych, jeżeli chodzi o zdrowie. Zdrowie faktycznie jest na tyle ważne, że po raz kolejny zajmuje tak dużą strukturę w budżecie? No oczywiście, że tak. No, pandemia obnażyła deficyty w ochronie zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia absolutnie nie wypełnia swojej roli. A jeszcze do tego 10,5 miliarda zaoszczędzone w 2021 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości nam zabrał, tak? Zamiast na leczenie Polaków, te środki zostały włączone do budżetu na nie wiadomo co, na inne zadania. Podobnie z funduszu medycznego, którym dysponuje minister zdrowia, 2 miliardy 700 również milionów. A wszystkie inwestycje, które są realizowane w naszym regionie w 16 jednostkach, które podlegają samorządowi, są finansowane bądź z funduszy europejskich, których w przyszłym roku póki co nie widzimy, nie będzie,
bądź z budżetu samorządu. Szpitale nie mogą z kontraktu sobie pozwolić absolutnie przy tak niskim oszacowaniu procedur medycznych na realizację jakichkolwiek inwestycji. To my w przyszłym roku wyłożymy 23 miliony na rozpoczęcie modernizacji oddziałów opuszczonych przez te oddziały, które przeniosły się do Centrum Matki i Dziecka, na onkologię, bo przede wszystkim onkologia, tak? Bardzo wysoka śmiertelność na raka i zaniedbania spowodowane pandemią zmuszają nas do tego, żeby w pierwszej kolejności wykonać te inwestycje. To te środki finansowe w Gorzowie na Centrum Usług Wspólnych, to też jest duża inwestycja zaplanowana na oszczędności, bo będziemy wspólnie kupować. Będzie ona realizowana nie tylko z cyfryzacji, ale też z rewitalizacji, łącznie 70 milionów złotych. Będziemy również chcieli w przyszłym roku wykonać kolejne etapy związane z realizacją inwestycji w Obrzycach, w Ciborzu, także to są centra zdrowia psychicznego. Wiemy, jak stan zdrowia psychicznego mieszkańców, zwłaszcza młodych mieszkańców, pogorszył się. To jest spowodowane zamknięciem w czasie pandemii. Musimy sprostać absolutnie tym wyzwaniom cywilizacji, tak? Można krótko powiedzieć. No i jakby nie patrzeć, dane pokazują wprost, że przecież tyle inwestycji tutaj, chociażby w Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, a z tego szpitala w 75% korzystają zielonogórzanie. To chciałem zapytać, bo to była taka zawsze miła informacja, jaką kwotę Urząd Miasta, prezydent Kubicki przeznacza w tym roku w budżecie na wsparcie szpitala uniwersyteckiego. Nic mi o tym nie wiadomo. To jest bardzo dobra odpowiedź, pani marszałek, ja sprawdziłem tą informację. Tam nie ma pieniędzy z tego, co wiem, tych pieniędzy dalej nie będzie. To jest trochę smutne, prawda? W ciągu ostatnich kilku lat zainwestowaliśmy w szpital kliniczny 358 milionów. Wiem dokładnie, bo wczoraj miałam spotkanie z Radą Klinicystów. Pozyskaliśmy wielu znakomitych profesorów do pracy nie tylko w szpitalu, ale również jako wykładowcy się spełniają kierunku lekarskiego, w którego prowadzeniu też partycypuje samorząd wojewódzki. Co roku dokładamy 3 miliony od początku, a mamy już dwukrotnych absolwentów, którzy najlepiej w Polsce zdali egzamin państwowy, więc z dumą możemy powiedzieć, że tak porównując do tej trasy, którą pokonaliśmy, jesteśmy już w Zielonej Górze, tak, że ten kierunek lekarski to jest nasza S3. Tak, to można powiedzieć. Znaczy ja nie będę ukrywał, jak zazwyczaj jestem na różnego typu spotkaniach, a wczoraj byłem na spotkaniu, notabene na promocji filmu, który mieliśmy okazję puszczać też w Zielonej Górze. O tym się nie mówi. Byłem na promocji filmu w Szczecinie, w zachodniopomorskim. No i z dumą mogłem powiedzieć, a my mamy program in vitro, mamy stypendia dla lekarzy i dla pielęgniarek, a my mamy stypendia dla psychologów i psychiatrów, my to wszystko mamy. Tak, i myślimy o kolejnych. O, proszę. Ale wracając do pana prezydenta. Tak. Nie sprawdzałam tego w przyszłorocznym budżecie miasta, ale faktycznie nie ma środków zaplanowanych. I nie było nigdy. I to jest wielki błąd pana prezydenta i zamiast hejtować marszałek, właśnie powinien się tym zająć, zdrowiem mieszkańców, bo mieszkańcy, my to wiemy, zrobiliśmy takie badania, najbardziej sobie cenią poprawę dostępności do leczenia, zdrowie i jakość życia. To jest priorytet i na to warto postawić, na to trzeba postawić. Nie podpinać się, pan prezydent sobie robi selfie na tle nowego szpitala matki i dziecka, z którym nie ma nic, absolutnie nic wspólnego. A wracając do... A nie, ja będę bronił pana prezydenta. Pan prezydent zajmuje się bardzo ważnymi sprawami. Dzisiaj na przykład uznał, że najpierw choinka, którą wybrał w lesie, była bardzo brzydka, więc trzeba ją wymienić. Drzewko zostało najpierw ścięte, przetransportowane, wydane zostały pieniądze. Nieistotne to jest. Trzeba mieć nową choinkę i tym widziałem, że dzisiaj zajmuje się pan prezydent. Są bardzo ważne rzeczy. Święta idą, pani marszałek. No, ja nie wiem, a kiedy tutaj panie jakieś ozdoby? My posadziliśmy, jak pan widzi, mamy 4 choinki przed urzędem. Piękne. Więc rosną sobie od wielu lat i będą rosły. I nie będziemy tu niczego wycinać, ale choinka to ważna rzecz. I ponieważ
podjeżdżamy już pod Urząd Marszałkowski i nie mamy w planie przed świętami kolejnej wycieczki. Chciałabym, korzystając z okazji... Tak, proszę bardzo, ja jeszcze mam pytanie do Pani Marszałka, to już jak staniemy sobie. Chciałabym, korzystając z okazji, złożyć wszystkim mieszkańcom naszego regionu prawdziwie rodzinnych, ciepłych, fantastycznych świąt Bożego Narodzenia. Przede wszystkim przy wspólnym rodzinnym stole. Zapomnijmy w tym dniu o troskach, bądźmy razem szczęśliwi i cieszmy się sobą. Pani marszałek wspominała mi dzisiaj przed wyjazdem, że jest zadowolona, bo na weekend przyjeżdża wnuk. Tak. Będzie, rozumiem, Święty Mikołaj. A chciałbym zapytać, jaki byłby taki wymarzony prezent dla pani marszałek? O, wielkie zaskoczenie. I znowu moi bliscy mają rację, że za mało myślę o sobie. Ja myślę, że powinna być to niespodzianka. Ach, rozumiem. Czyli najlepsza byłaby niespodzianka po prostu dla pani marszałek. Dokładnie. A fantastycznym prezentem właśnie dla mnie jest to, że będzie z nami od jutra przyjeżdża właśnie Kajtuś, będzie moja wnuczka Helenka, bo to jest chyba dla mnie najlepszy prezent. Takiego prezentu więc życzymy, szanowni państwo. A demografia kiepska w regionie lubuskim. Proszę państwa, mija prawie 40 minut, można ze Świebodzina dojechać, nie łamiąc przepisów, pani marszałek na pewno świadkiem była, do Zielonej Góry podróży marszałkowskiej w 40 minut. Szanowni państwo, moim i państwa gościem. No nawet nie wiem, kiedy to zleciało. Była marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak. Wszystkiego dobrego życzymy. Wesołych świąt, chociaż my się pewnie jeszcze zobaczymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia w nowym roku.